Cześć wszystkim, ja jestem Niebieski, a to jest kolejny odcinek z Mouth & Blade Warband. No i tego odcinka tak właściwie podchodzę już drugi raz, ponieważ w poprzednim razie w połowie dosłownie gra mi się ścięła i nie mogłem jej uruchomić ponownie. Więc teraz po wczytaniu, jak widać, no po prostu wróciłem tu, gdzie startowałem i tu, gdzie zakończyliśmy poprzedni odcinek. Więc można powiedzieć, że nic się nie stało. Ale okej, co w dzisiejszym odcinku, raczej co było w poprzednim? W poprzednim odcinku mówiłem, że już będę tutaj do Królestwa Swadii wracał. I no, wypadałoby już tak gadać z królem, żeby mnie bardziej polubił i zechciał, żeby zostać jego wasalem, tak żeby potem spinać się po szczeblach tego i w końcu samemu być kandydatem na króla. To by było ciekawe po prostu, moim zdaniem oczywiście. I tak, tutaj w tawernie już byłem, ale jeszcze na rynek zechcę zobaczyć, ponieważ tutaj jest niewyrobiony jedwab do kupienia. On jest tutaj tańszy, wiadomo. I lecimy do kolejnego miasta. Dosłownie powtórzę to, co robimy w tym odcinku, tyle że nieudanej próbie nagrania. Chyba się nie udało, ale płakać nie ma co, prawda? Wiem, że w tawernie także nikogo nie ma, więc tutaj po prostu sprzedam ten jedwab i kupię sztabki żelaza. O, handel pełną parą, jak widać, nie? I teraz do Rivialin. Tutaj już stało się dość ciekawie. No teraz odcinek będzie szybszy i jakby mniej czasu. Więcej rzeczy zrobię, skoro wiem już, co się stanie przez najbliższy czas, tak? Chociaż to nie jest zbyt długi czas. O, jednak ktoś jest, no, tutaj ten trubadur doszedł, wcześniej go tutaj nie było, może dlatego, że jestem tutaj wcześniej trochę. I tutaj był taki pewien chłop i go też nie ma. No trudno się mówi, więc jest jakaś różnorodność, że tak to ujmę. Też w tepie nie ma nic ciekawszego, tylko te żelazo do sprzedania. Dobrze. W poprzednim podejściu tutaj w wiosce byli bandyci, więc powiedzmy, że zajadę tam. I zobaczę, czy są, ale jak widać nie ma, więc no nie ma kogo szukać. Dobrze. Lecimy do Dihrim, które już leży w Królestwie Swadii. Mamy tutaj jedno zadanko do króla do oddania. Za nie dostanę pieniądze, ale raczej go nie wezmę, ponieważ tutaj są takie raporty. I widzimy, że reputacja jest na poziomie 260. Chciałbym była trochę wyższa, ale to... No w tej chwili nie bardzo mam jakiej podnieść, chyba że dalszą walką, dalszym dosłownie XP-niem jak w poprzednich odcinkach, co by było w tej chwili już nudne, prawda? Dlatego spróbujemy zdziałać, co się z tym da. I tutaj postanowiłem podnieść nieco wskaźnik honoru. Ale to będzie dłuższa droga, nie wiem jakie on ma dokładnie wpływy, więc... No powiedzmy, że chciałbym go podnieść, żeby był. O, widzę budżet tygodniowy. Jak widać, jestem na plusie. Bardzo dobrze. No to lecę. Lecę, niczemu nie zaprzeczę. Nie wiem po co i komu, tak. Dobra, tutaj nie ma nic do kupienia, tak? To beczka z piwem wygląda ciekawie, ale jedna beczka to tam. Komu by się chciało? Zobaczmy tawerny. Kto tu jest? Podróżnik, asik i kawalerzysta. No nie obchodzą mnie oni w tej chwili. Mam trochę pieniędzy, teoretycznie 8 tysięcy ponad. Wciąż jest niewiele. Oddział mam 53 osoby. Do 60 może bym dobił, więc skoczę tutaj do najbliższej wioski i zwerbuję kilku ludzi. Idealnie 60, no super. Teraz ciężka droga do Uxhall. Czy może nie będzie tak ciężka, na jaką wygląda? Widzę, że tu nikt raczej nie chce nas zaczepiać, więc no spoko. Jesteśmy w kolejnym mieście, do tawerny. Kto tutaj jest? Nikt to by mnie interesował. Rynek? Coś do kupienia? Oczywiście nie. Tutaj dzwonu ludzi, bo jest po prawie 400. Można by to zapamiętać. A ludzie gdzieś tańszy? Będę taki wędrowny handlarz jednocześnie. Handlarz i wojownik. Dokładnie niebieski handlarz i wojownik. A tu jak sam idzie strasznie drogi. Też gdyby gdzieś tak znalazł większej jego ilości, to mógłby zarobić. Dobrze, i teraz prawem. Do stolicy, w której aktualnie znajduje się król. Bardzo miło. Najpierw tawerna oczywiście.
No oczywiście w tawernie nikogo nie ma. Potem tutaj. Kupię ser, ludzie będą zadowoleni. Dobrze, idę do zamku. Dobry panie królu, co masz pan w ofercie? Z pewnością nie masz nic, ale jeżeli chodzi o zadanie, to je wykonałem. I pieniędzy nie wezmę, ponieważ honor mi to podniesie. No, stosunki z królem, wiadomo, się podniosą. Ciekawe, jakie ma zajęcie. Królestwo Chrodoków. To byłoby upierdliwe. Ale skoro chcemy stosunki z królem podnieść, to wypadałoby chyba zaakceptować. Więc zaakceptuję i teraz droga do Veluki. Veluka, gdzie jest Veluka? Tu jest Veluka. Dobrze. To jest pod oblężeniem śmieszne, nie? Miasto pod oblężeniem i tak tam idę. Komu ten list miałem dostarczyć? Nie wiem, nie pamiętam. Jak on się tam nazywał? Tak, do tego księcia. Przy okazji tawernę się odwiedzi. Wiadomo, szukamy czwartego towarzysza oddziału. Gdzie on może się znajdować? Wędrowy Mnybard, jeźdźca. No to tutaj go nie ma. Zobaczmy jeszcze na rynek. Nie ma nic ciekawego, ale ludzie trochę rzeczy zjedli, więc dostaną kapustę. No, kapusta nie podnosi tak morale, jakby mogła. Suszone mięso. Ser. I chyba chleb dość sporo podnosi, tak, chleb bardzo podnosi. Ewentualnie kurczak, ale kurczaka to ja im nie dam, bo szybko się psuje. Dobrze, do zamku. Okej, udało się wejść do zamku. Gra się z jakichś powodów przycięła nieco, więc to jest dość ciekawe. To będzie takie cięcie, dla mnie to chwilkę trwało, ale dla was nie będzie oczywiście różnicy. Tutaj przyszliśmy, żeby spotkać się tutaj z książem Mathesem. Matis, jak to się czyta, Kingie? Jestem Blue, wiadomo. O, zna mnie, znaczy zna mnie z opowieści o mnie i moich dzielnych działaniach. Wow. Dobrze, właściwie od ciebie zadania nie chcę, skoro oddaliśmy mu zadanie, więc odejdę z powrotem tutaj do Uxhall najpierw. Po drodze nie walczymy, mam nadzieję, że morale oddziału nie spadną. To jest coś, co bym chciał uniknąć. O, kogo my tu mamy? Ogromna ilość różnych lordów. Chyba mnie by nie interesowali. Przede wszystkim z królem trzeba się spotkać przecież. Więc tutaj jest Uxhall. Oczywiście nic nie kupuję. Wiadomo, kto by się zdziwił. I do prawem. Kto to był? To nie był raczej król. Szybko do prawem. Hallo? Nie ma króla. Dzisiaj podział król. Nie ma też żadnej damy, żeby spytać, oczywiście. Są to jakieś ślady, które mogłyby... Nie bardzo. Stawiam, że pojechaliście w tę stronę. Proszę bardzo. To jest król? Nie, a to jest jakiś hrabia. Okej, też mnie znało dziwo. Chciałbym cię się zapytać. Poszukuję osoby, poszukuję króla. Jest w trasie, niedaleko miejscowości Istinjar. Okej. Jest istnienia. Wow, nie mam pojęcia. Ktoś to widzi? To nie jest tutaj, dobra. W takim razie do zamku Haringot. A potem na spotkanie króla. To są deserterzy. Akurat król był. No to fajnie. 60 do 22. Atakujcie, panowie, zgniećcie i skoro puścili armię. No to jednak zdarzą się walki na tym odcinku, bardzo mi to pasuje. Samo ganianie z królem pewnie też nie byłoby za ciekawe. A tak przy okazji doświadczenie wpadnie. Może jakaś sprawność w użytkowaniu broni. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty i szósty. Nie wiem, czy szóstego trafiłem ja, czy ten. Czy ten jeździec. To był pewnie rycerz. Mógł to być rycerz, nie mniej. I tak właściwie udało się ich szybko zdjąć. Bardzo mi to pasuje.
Bardzo dobrze się dzieje. Tutaj łowcy głów, ich zwerbujemy oczywiście. Nie wiem, po co ich werbuję. Właściwie werbuję ich po to, żeby członków drużyny sobie ogarnąć, znaczy członków armii, kompanii. Tutaj ich tutaj awansuje, właściwie dużo nie trzeba było. I tu jest król Haruls. Masz jakieś zadanie? O! Kogo chcesz? 5 swadiańskich zbrojnych. Swadiańscy zbrojni. Proszę bardzo. A, to akurat było fajne. Szybkie zadanie. O, teraz już nie chcę. No, spokojnie. Tak, oddałem 5 ludzi. 5 potrzebuję do 70. Właściwie nie mam nic przeciwko, żeby sobie ją zgarnąć. Tutaj w tej wiosce niestety nie mogę. Więc podjadę na szybcika do tej wioski. Kogo zwerbuję? 2. Jeszcze za mało. Więc do następnej wioski. Tutaj są łupieżcy. O tak, dokładnie, to byli łupieżcy. Okej, mam nadzieję, że ich... Oczywiście udało się ich zgarnąć. Czyste do ataku, standardowo. Tak najszybciej jak się da, po prostu ich się zgarnie, zaatakuje i się ich rozgromi. Czy dam radę z łuku kogoś ściągnąć? Nie bardzo. To nie ten przycisk. Moja celność się, i to dosłownie. Na szczęście oni nie mają w ogóle pancerza, to na hita schodzą. Ściągnij ich na hita, maksymalnie 2. Dobry i do widzenia. Proszę bardzo, sprawność broni znowu urosła, więc sprawność broni ma się większy atak. To jest coś, czego jestem niemal pewny. Jeżeli nie, to trudno się mówi, ale czemuś musi to służyć, nie? Oczywiście nie mają nic ciekawego, tylko słabi łupieżcy. Tutaj trochę awansowali moi ludzie, więc... Znaczy mają możliwość awansowania, więc ich awansuję. Jeszcze 3 osób, to jest jakiś hrabia Rafar, a myślę zobaczę. Jakie jest zadania? O! Proszę bardzo, zbieranie podatków. Panie, mamy umowę, ja z tego mam pieniądze, to proste zadanie. Gdzie jest ta wioska? Wioska Asgard. Czyli to jest tutaj. Co? Co chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że zwerbuję, nie? Coś mi poszło nie tak jak trzeba. O, dajcie mi hajs. Jak się spultacie, to was załatwię, nie? Nie będą mnie lubić, trudno się mówi. Czy bardzo marny. Desiawi i Menel. Ktoś jeszcze? Nikt. O, jaka szkoda. Tylko ta 3 mają ciężkie zbroje, raczej walczyć w sumie nie umią. Tak. Ha. No, w sumie to jest broń drzewcowa, przynajmniej tak to działa. Tak, to jest broń drzewcowa, to ani ja też w sumie właściwie nie umiem walczyć z niej. Ale to raczej nie było zbyt trudne, nie? Szybko poszło, podatki zebrane, nawet ich wygląda na to, że sporo było. Teraz znaleźć tego hrabiego. Znowu dziś z kimś walczą. Panie królu, masz jakieś zadania? Nie, to chcecie spytać. Szukam hrabi Rafada. Rafarda, sorry. A i klikłem nawet nie wiedząc, gdzie on jest. Gdzie on jest? Zamek Tibalt. A, to tutaj, nie. Jest zamek Tibalt. O, panie, gdzieś pan. O, w ogóle on ma renomę znacznie większą niż ja, nie?
Zamek... Gdzie? Tutaj. No dobra, zobaczmy. A nóż go po drodze złapie. Kolejny tydzień minął. Szybko te tygodnie lecą. Montewar. Raffard. Dobra, znaleziony. Zadanie, proszę bardzo, ja zyskałem na tym, ile? 700 dolarów chyba, znaczy denarów. Jakie jest zadania? O, i to byłoby ciekawe, ale... Raczej nie będę zainteresowany tym. Chciałbym, żeby król bezpośrednio do mnie przyszedł i powiedział, panie, chcecie w swoim państwie. Wtedy może dostanę coś lepszego niż marną wioskę, nie? Tutaj przy okazji jacyś bandyci oczywiście zaatakuję, rozgromię i zgarnę doświadczenie i renomę. Więcej renomy, im bardziej król mnie będzie lubił. Myślę, że będą większe moje zyski z tego. Nie zszedł na hita. Ale ten już zszedł. Halo, panowie. Zastanawiam się, czy by nie było ciekawiej na przykład grać tutaj z pierwszoosobowo. Z drugiej strony mniej będę widział, trzeba brać pod uwagę. Ale to może gdzieś, jak będzie dużo komentarzy, oczywiście komentarzy dużo nie będzie, ale to... No nie wiem, na co ja liczę, jeszcze mój kanał nie jest aż tak oglądany, żeby liczyć na dużą ilość komentarzy, nie? Jak się jakoś pojawią komentarze, żeby grać w pierwszej osobie jednak, że pierwszoosobowo, nie? Że z widoku bohatera, czyli mniej więcej tak. Myślę, że byłoby dość ciekawie, nie? Ale to wszystko, no, zobaczy się, prawda? Dobrze, bitwa wygrana. Tutaj ludzie, kilka osób awansowało, to jakiś mieczyk. Właściwie nie jestem tym zainteresowany. Łuk jest słabszy niż ten, co ja mam. To jako, że ludzie są moje do awansu gotowi, więc ich awansuję oczywiście. Stać mnie na to. I dobrze, i teraz myślę, że ponownie mogę szukać króla, prawda? A to jest kto? Stammar. Nie widzi mi się zabawa z nim. Tutaj widzę dezerterów. O, a tu jest ktoś, kogo bym szukał. Hrabia Delina. Tu ma dużą armię, więc stawiam, że ma dobre układy z samym królem. Więc wypadałoby się z nim ugadać jakoś. Okej, oczywiście mnie znam. A jakie jest zadania? Leśni bandyci. Nie ochotę z nim się bawić. No dobra, czyli będzie bez zadanka końcowego. Dobra, myślę, że to byłoby na tyle. Tam będzie kilka, dosłownie kilka przerw w nagraniu, ale się pobawię tak, żebyście wiele nie zauważyli. Ha, miam miam. Gdzie ten miam miam niby ma być, co nie? Dobra, myślę, że mogę was zaprosić do subskrypcji tego kanału. Zapraszam do oceny tego filmu, do komentarza. Czy chcielibyście też na przykład, żebym grał w pierwszej osobie, osobowej wizji? No i to byłoby tyle. Dziękuję za oglądanie. Cześć.